No hej, hej, witamy się wiosną. U nas już coraz piękniej, słoneczko jest, kwiatki kwitną, tak można żyć. Cześć, przyjechaliśmy sobie na śniadanko do Bytomia, także jesteśmy w lofcie. Nie wiem, czy to widać. Nie, nie widać, nie ostrzy. No, także zabieramy się za jedzenie, a potem do roboty. No? Popa, robisz kopcików? Dobra. Zaraz masę na to wylejemy. No i dam Wam następne miseczki. I już? Ja sobie będziemy robić. No, na koniec łyżką tą masę damy na Ja biszkopty. tak lubię. Aha, nie będziemy żadnego dekorowania. Nie, dekorowania tu nie będzie. Szkoda. Już. No, tak rozsmarujcie na tych biszkoptach. Będzie przyszło. Mam nadzieję, że jest. To co? Taka... Dużo? No to dawaj dużo. Mam nadzieję, że jeżeli mama i tata tego spróbują, to będą z nas dumni. No, zobaczymy. Aha, nie no, smaczna jest masa, próbowaliśmy, jest dobra, nie? Bardzo dobra. Mniamy. Teraz mamy zajęcia z ceramiki, tak? Malujemy kubki, coś tu, czarny kolor nam dominuje. Chyba najłatwiej się rozprowadza, co? No, widzę właśnie. A ja maluję tam. No, a spróbujcie inne kolory też, może coś tam wyjdzie. Lubisz czarny. Czas treningu. Wykańczamy dzieci. Ta Emila druga. Dziwne uczucie. Tak. I jeszcze raz to będzie. I jeszcze raz chcesz? Tak. Złata lasy. Dwa razy? Dwa razy. Tak. Dobra. Każdy po dwa razy. Tak. Ciecia też będzie. Nie. Nie. Do góry, na dół. Do góry, na dół. Ja cycamy. Nacisłam stop, bo jest wszystko. Ciecia ma wolne, nie musi sprzątać. Wynajęła do tego dzieci. No a jak czas radzić? Nawet ściany będą czyste. Jak to złapać? Pięknie. Jak to złapać? Klasyka się liczy. Ale nie umiem tego złapać. No to palcami, jak nie umiesz, szczypcami. Szczypcami. Nie, no dobra, nie chcę się o, umiem. Malwinka super szczypcami robi. Ja robię tak, że to wkładam przez te dziurki. Chyba nie da rady kupić tam. No pomóż mu! I sok jest pomarańcza. No i siedzisz. No, a ty do której dziupli wchodzisz? Właśnie, zrobię wam fotę. No bo te grysy są pomarańczowe i mają paski. Co nie? To się rusza. Ale super! No?
No, siadaj na psa. Tata, pomóż mu. Próbujesz z maszyny Szymka wyciągnąć? Tych nie można kupować, to jest pruszakowa ściana. Przytul. Do następnego pokoju, no. To jest jak wada cukrowa, nie? Nie, mamo? Tak, tu jest takie, tu takie. O, Kuba! Kim ty tu masz być? Jakąś lalką. O, patrz, mamo, oprzyj się o to. Oprzyj się o tym. Włocha ta ściana? Kuba jedzie na wakacje, żona. Dłoniami! A tu mamy jakąś zimową krainę. Wciśnij przycisk i zobacz, co się stanie. No to wow! A ty tu latasz! Tu jest jakaś ramka, tu hamak. No, to jest takie serce wielkie. Taką kanapę ja bym kupił, jak będę bogaty, wiesz? Kupisz taką kanapę? Dobra. Na razie się możesz położyć. Co? Ja nie lubię pszczół. A tu papryczki mamy. Ten pokój pomarańczowy, no bo jest trend pomarańczy. I ja lubię mandarynki i soki pomarańczowe. I nawet tygrysy, no bo są pomarańczowe, wiesz? Tak, a tu mamy serki, tak? Serowe królestwo. Można usiąść na tym serze tutaj. No tu wiecznie leży, nie? Nie wiem, ona ma łapy połamane czy co? Jakaś leniwa jest. No chodź. A nawet jak się z jedzeniem przyjdzie, to nie wstaje? No nie, myśmy ostatnio byli z tymi, z marchewkami. To osioł i koza od razu przyleciała, a jej musieliśmy rzucić tam o i dopiero wtedy... To co lęć? Nie lubi. Co to są? Nie wiem. Gęsi. Pensji. Gęsi. Ja boję się pensji. Ja też się boję. Ale mi nofią. Będzie syczeć. Gam, gam, gam. Ja może... chcę włosy. Co? Gęga na ciebie. Te młody jest strasznie fajny. No, a tu mamy osiołka i kuskę. To jest fumfela od Natalii. Natala przychodzi, to to zaraz przylatuje. A może wie, że tutaj coś przyniesie. O, idzie osiołek. Patrz na jego. Jejku, no on rzeczywiście coś ma z łapką. Nie, więc to jest po prostu potrzebny ten. No. Jak to się nazywa? On ma coś kowal. Ewidentnie, no, z kopytami. Tutaj kowal jest potrzebny, no patrz. Te kopyto i tamte. On powinien mieć tak, jak mu się to białe kończy. No. To tak powinien mieć ścięte kopyta. Ojeju, biedny. Jesteśmy w ogóle koło kościoła świętej Anny w Zabrzu. Nie widać kościoła, jest za tym budynkiem. Mamy tutaj takie zwierzaczki. Teraz można tu wejść, a kiedyś tylko przez płot karmiliśmy. Czekaj, bo tacie telefon dzwoni. O! Idą owieczki! Głaskać chcesz? Ja nie wiem, jak one reagują na głaskanie. No to zaraz zobaczymy. A, spokojnie. No pogłaszcz.
Jeszcze drugiej. O, druga se poszła. A, chyba nie chce. No, może ona nie chce.